Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 26 rozdział, 18 werset. Studnie były dla posiadacza stad owiec i bydła, jakim był Izaak, niezbędne do życia. Niewystarczająca ilość wody również dzisiaj prowadzi do wielkich problemów, zarówno w życiu cielesnym, jak i duchowym. Tak jak naturalna woda gasi pragnienie ciała, tak nasza dusza zostaje odświeżona Słowem Bożym. Słowem Bożym, bo Słowo Boże to jest właśnie woda. W duchowym sensie woda symbolizuje Słowo Boże. W wielu miejscach Biblii woda jest obrazem słów Bożych, które przez Ducha Świętego stają się żywe w naszych sercach. Orzeźwienie przez Słowo Boże nie przyjdzie do nas samo. Musimy coś w tym kierunku uczynić, tak jak Izaak napracował się, aby wykopać nowe studnie lub ponownie odkopać te zakopane przez wroga, tak i my musimy Słowo Boże czytać i zgłębiać z zainteresowaniem i gorliwością. Nie wystarczyło, że Izaak odziedziczył owe studnie. Z czasem wiele rzeczy ulega zatkaniu i zasypaniu. Także duchowe dobra i siła wiary nie są dziedziczne. Każdy osobiście musi przyswajać Słowo Boże i je wykonywać. Filistyni zatkali niektóre studnie. Również my doświadczamy tego, że ludzie lub ziemskie wpływy chcą nam zabrać radość i czas, który moglibyśmy spędzić na czytaniu Słowa Bożego. Jeden ma za dużo pracy, inny wiele zmartwień i tak dalej. Nagle dzień minął, a my nie zdążyliśmy jeszcze w spokoju zająć się zgłębianiem Słowa Bożego. Dlatego konieczne jest, żeby z duchową energią na nowo ustawić priorytety, aby nie cierpiało na tym nasze duchowe życie. Izaak nazwał studnie tak samo jak jego ojciec. Tak samo i my postąpimy, gdy odkryjemy w Biblii prawdy wiary i będziemy się z tego radować, bo nie będziemy pierwsi i to nie będziemy pierwsi, którzy je odkryli. Wielu wierzących przed nami już je odkryło, gdyż zasady i pouczenia Słowa Bożego pozostają na zawsze takie same.